Albowiem Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i oddać swe życie na okup za wielu. Ewangelia Marka, 10 rozdział, 45 werset. Dnia 31 stycznia 1953 roku mieszkańcy holenderskiej wyspy Texel dowiedzieli się, że ze strony północno-zachodniej nadchodzi wielka wichura. Poza tym woda osiągnęła wysoki poziom i napierała na wały przeciwpowodziowe chroniące wyspę. Ponieważ wszystkim było wiadomo, że jeden z wałów przeciwpowodziowych znajdujących się na północy wyspy był w złym stanie, tego samego wieczoru mężczyźni odpowiedzialni za wszelkie naprawy przy wałach zostali zwołani do pracy. Ich obowiązkiem było pomagać w naprawie zagrożonego zawaleniem wału. Mężczyźni ci ciężko harowali, aby go naprawić. Krótko po północy uderzyły w niego pierwsze fale i już następnego ranka wał się zawalił, a polder został zalany wodą. W tym czasie autobus z kolejnymi chętnymi pomocnikami był już w drodze. Gdy pracownicy dotarli do terenów zalewowych, nic nie wiedzieli o zawaleniu się wału. Gdy to zauważyli, starali się udać w głąb wyspy, w bezpieczne miejsce. Niestety jednak sześciu pomocników utopiło się. Dzisiaj przypomina o nich postawiony na ich cześć pomnik. Są na nim słowa. W służbie, chroniąc wyspę, stracili swoje życie podczas powodzi. Mężczyźni przybyli, aby pomóc, ponieważ byli do tego zobowiązani. Historia ta przypomina mi o kimś przez duże K, kto przyszedł, aby pomóc, chociaż nie był do tego w ogóle zobowiązany. W przeciwieństwie do pracowników wału powodziowego, on z góry wiedział, że pomoc ta będzie kosztowała go jego własne życie. O Jezusie Chrystusie jest powiedziane: Jezus zaś, wiedząc wszystko, co nań przyjść miało, tak jest napisane w Ewangelii Jana, 18 rozdział, 4 werset. On był gotowy, aby oddać swoje życie jako okup za wielu. Szedł dobrowolnie i zdecydowanie podążał aż na krzyż Golgoty, wiedząc, co go miało tam spotkać. Tam umarł, ponieważ chciał ratować ludzi, aby mogli żyć z nim w wieczności. On nie przyszedł nadaremnie.